Zwierzęta wydają różne odgłosy. Takim spektakularnym odgłosem jest odgłos ryczącego jelenia byka podczas rykowiska, czyli okresu godowego. Zupełnie inne odgłosy, dużo cichsze, podczas tak zwanego bukowiska, czyli okresu godowego łosi, wydaje łoś byk. Mówimy, że stęka. Z kolei klępa rży. Innym nietypowym gatunkiem, który wydaje odgłosy, rzadko kojarzące się akurat z tym gatunkiem, jest sarna. Jest to tak zwany mikot. Z kolei przestraszona sarna brecha, czyli wydaje odgłosy podobne do szczekania psa. Ba! 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 Najprostszym ze wszystkich odgłosów naśladowania są oczywiście odgłosy wydawane przez gryzonie. Można je imitować też pocierając styropianem o szybę. Odgłos trwogi wydawany przez zająca jest faktycznie najbardziej, powiedzmy, najbardziej drastycznym odgłosem.